Najlepiej to byłoby związać się z monogamicznym partnerem. Są tacy monogamiczni, którzy, tak jak ja słyszę w gabinecie, to mi mówi, wie pan, ja bym, nie jestem w stanie nawet zdradzić żony, mimo pokus, no nie jestem zdolny do tego. Więc niektórzy tak mówią, są ludzie monogamiczni. A inni, jak uszczeć się przed tym, to jest tak, na pewno nie metodą pilnowania, bo to jest właśnie, rośnie nawet jeszcze dodatkowo atrakcyjność owocu zakazanego. Jeżeli związek jest oparty na udanym seksie, na dobrej przyjaźni, to też zmniejsza ryzyko. Poza tym pamiętajmy o konsekwencjach. I tu bym chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, co potraktujmy już tak bardzo serio. Otóż wiele osób popełnia zdradę dlatego, że wie, że ze strony partnera go nic nie spotka. Bo partner jest na przykład gołębiego serca albo rozumuje w kategoriach, no tacy są mężczyźni. Czyli on ma wtedy przyzwolenie. Albo na przykład jeżeli partnerka traktuje swojego partnera trochę jak taka mamusia bis, taka opiekuńcza bardzo, nadopiekuńcza, to on się czuje w zasadzie taki trochę jakby wolny. Poza tym, jeżeli partnerzy sobie tak nie do końca powiedzieli, co by, jakby się zachowali w takiej sytuacji, to można to traktować jako liberalną postawę. Jeżeli by ktoś się dowiedział, że mój partner czy moja partnerka nie tolerują absolutnie zdrady, jeżeli dojdzie do tego, to jest koniec związku i to jest pewne, to sądzę, że byłoby co najmniej o połowę zdrad mniej.